Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, kontynuujemy serię, ranking 2051, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Przypominam, moi drodzy, że widzimy się 21 maja w Warszawie od godziny 14 w Muzeum Polin, tam gdzie będzie grał Jan Krzysztof Duda i Magnus Carlsen. Między innymi oczywiście będę dawał symultane kibicom, wszystkim chętnym. Zapraszam, zobaczymy się na pewno. A tym razem tutaj już wracamy do partii. D4, C4, C6, co? A nie mogę tak zagrać od razu? Wiecie co? Spróbuję może, ale to nie jest najlepsze posunięcie. Nie, nie gram w ten sposób. Skoczek C3. Wyprowadźmy What? Ale zachowawczo gra gościu. No dobra, no to jeżeli on gra zachowawczo, to my zbudujemy sobie centrum. Tak, grozi zagranie takie. E5 będzie grane, w porządku. Posunięcie goniec na D3? Tak po prostu, będziemy celować pionka, znaczy będziemy go bronić. I myślę, że... A nawet skoczek E2, szybkie wyprowadzenie figury. Dlaczego nie? Jak zbije, no to zbije. Zobaczcie, że będę próbował jak najszybciej tutaj wyprowadzać figury i kończyć rozwój. Taki ruch mnie interesuje. Jest posunięcie H3. No bardzo zachowawczo gra mój przeciwnik. Zagram wieża B1 z planem, planem B4. Nie A3, tylko właśnie... What? G5? On tu sobie osłabił bardzo słabe pole, ma teraz na F5. B4 zagramy koniecznie. Dobra, i chyba teraz tak trzeba zagrać. D5, zamknąć mu pozycję. Skoczek będzie miał dobrą opcję tutaj, bo chce zagrać skoczkiem na G3 i wlecieć mu na F5. Dobra, skoczek tędy też przejdzie, jasne. Teraz tak, chyba tutaj mogę zagrać. Dobra, tu trzeba się zastanowić nad czymś takim, że jak zagram tu, on załóżmy zbije, ja zbiję, skoczek nie pójdzie tutaj na te pola, ale on mi zbije tu i nie mogę tu, bo hetman mi bije skoczka, ale mogę wtrącić mu taki ruch, odbić tu, ewentualnie skoczkiem odbić. Z drugiej jednak strony może zbić tutaj, zbije i B5 zagrać, żeby wlecieć tam. To może być bardzo ciekawe. Tak, otworzymy pozycję w ten sposób. Jeszcze wieża B1 się w tym przydaje, bo fajnie na B może pograć. To jest takie standardowe zagranie. Jeżeli zbije mi tutaj pionkiem, no to ja odbiję skoczkiem oczywiście. Ale chodzi o wyrzucenie tego pionka z C6, żeby nie bronił punktu D5. Jasne jest to też, że goniec może zagrać na E6, ale ja będę się chciał wbić skoczkiem. I już widzę to tutaj, że on po wybiciu, ja wybijam wtedy pionkiem. I po przepchaniu ewentualnym tutaj słabe pola będą. Tak sobie to wymyśliłem. Czy to się ziści? Zobaczymy. Dobrze, jest posunięcie wieża B8. Myślę, że muszę zagrać coś w tym stylu, tylko obawiam się tego ruchu. Nie chcę tego ruchu widzieć. Może po prostu goniec D2. Może goniec D2, bo zawsze po wybiciu będę miał opcję jednak bicie pionkiem. A tutaj hetman już się połączy z wieżą, następna wieża też będzie miała taką opcję. Czyli wszystkie figury tutaj grają, za chwilę wlatuje tutaj. On jeszcze nie ma roszady. Wszystko gra według mnie. Wszystko gra według mnie w tej pozycji. Czyli tutaj się nie śpieszymy, nie szukamy jakichś od razu takich rzeczy konkretnych, czy tam, które działają w taki sposób, żeby... spróbować uzyskać szybką przewagę, tylko na spokojnie. Teraz wlatuję skoczkiem na F5. Liczę na to bicie, bo ja go sparaliżuję wtedy. Zobaczcie, tutaj te pola są pięknie zajęte. To jest według mnie sukces białych. On zrobi roszadę, na pewno, ale ja sobie wprowadzę wieżę, jeszcze przytrzymam ten punkt. Nie muszę wlatywać tam. Plan mam taki, żeby zagrać tutaj, ale też niekoniecznie teraz. Właśnie, czekałem na to posunięcie, dziękuję bardzo, H4 i jedziemy na gościa z tej strony. Tutaj myślę, że jakiś skoczek H7, ale wtedy skoczek pięknie wlatuje. Gość ma pozamiatane, to jest kompletnie przegrana pozycja, kompletnie przegrana pozycja. Ja nie nazywam się Krzysztof Budrewicz, jak tej pozycji nie wygram. To już deklaruję, no chyba, że mi kliknę, ale nie, nie ma tu usprawiedliwień. Dobra, są, no w internecie może być wszystko, mogą mi prąd wyłączyć. Ale to nie zmienia faktu, że ta jest pozycja wygrana. Ja ją wygram, na pewno ją wygram. Jestem tutaj przekonany. Tu wszystko już działa. Zaraz hetman wleci na H5, jeżeli skoczek stąd ucieknie. A jak nie ucieknie? No właśnie, musi uciec tutaj skoczek. Mogę też tak spróbować zagrać,
Mogę też chyba wlecieć tu, tylko chwila, będę się obawiał król G7. Teraz tak, mam piękne wejście skoczkiem. No najpierw to zrobimy. Wejście skoczkiem, pilnuję zawsze tutaj na F6 na moment. I w tym momencie hetman na D8 oczywiście zagra, nie ma tu wyjścia. Można spróbować tak, ale chyba tego nie chcę robić. Hetman H5, on tu, ja tu, on tu. No nie, to nie będzie dobrze wyglądało. Widzę jeszcze coś takiego jak bicie. On pionkiem. Dobra, zbijemy to. Osłabimy mu tutaj skrzydło królewskie. Zbijemy, bo jeszcze F4 chodzi mi po głowie, żeby przywalić, bo jeżeli pionek. Aha, to F4 tu gońcem w ogóle zbił. To ciekawe, ciekawostki. Okej. Gońcem to wybił, a to mnie zaskoczył w sumie. Dobrze, jedno jest pewne. Pozycja jest wygrana. Na pewno. Tylko teraz kwestia, jak to się zakończy. Może nawet G3 mi chodzi po głowie. Król G2, wieża H1. Takie plany też mogą być. Może G3, on zbije, zbije. Hetman wejdzie tu, ja tu. Pionek się trzyma. W sumie czemu nie? Z drugiej strony może coś tu konkretniejszego znajdę. Może hetman G4, ale nie, to zawsze skoczek wlatuje. Dobra, gram G3. Gram na spokojnie, jednak ten atak chyba nie zadziałał, ale to i tak jest wygrana. Na 100%. G3, dokładnie. Bicie, bicie, pewnie hetman wleci. Dokładnie tak. Nawet może wieża D1 i na D6 będziemy sobie zerkać. Tak zrobimy. Zmienię trochę tutaj koncepcję swoją gry, bo jeżeli on mi wymieni, ja goniec C2, tam będę uderzał na D6, wezmę pionka. Wiem, że mam gońca białopolowego i pionki ustawione na białych polach. Mój duży atut jest też w postaci tego pionka. Okej, w ten sposób tutaj próbujesz mnie ugryźć, mój przeciwniku drogi. Dobra, no zbić tego nie chcę. Mogę też w sumie się wycofać, ale chyba też tego nie chcę zrobić. Goniec F1 zagram. Jeżeli on mi zbije tu, to ja będę musiał odbić hetmanem. On mi zbije pionka. Będę miał opcję z powrotem. Będę mógł tam coś trzasnąć, zbić na D6. No a w ogóle jego król będzie odkryty. Mój będzie bezpieczny. Tak sobie to oceniam. Zbijam wieżą. Dobra, zbijam tu. Zdobywam teraz pionka. Bez żadnych problemów. On tak. Aha, ja jeszcze tu, on tu, ale mam bicie na przykład na C5 albo na E5. Wszystko się trzyma. Nawet przy takich atakach jednak dobrze. Widzę, widzę, widzę. Chcesz mi wejść na F3. Pytanie, czy gońcem? Nie, królem. Dlatego, że po A6 pionek się przytrzyma tutaj na B5 dzięki gońcowi. Dlatego zagram królem najpierw. Ucieknę tutaj od wszelakich pułapek. Może gońcem było też dobre, wiecie, bo chodzi o to, że on na E4 będzie mógł w pewnym momencie wejść. Jak zagra wieżą, ja tutaj, on wchodzi na E4 broni, ale chwila, tu będą grozić widły, będę musiał tak zagrać. I potem F3 odpędzić tego skoczka. Wszystko zdążymy, ok. Aha, koń F3, F6 jest 30, ale nie, to ja biję na D6. Dobra, gramy tak. Gramy tak. F3. Nie zdąży na D6 obronić. Nie ma opcji. No nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. Więc tutaj działa. Tu wszystko działa jak należy. Na siłę szukać ataku to w sumie też nie do końca da się chyba w ten sposób. Tak sobie myślę o tej pozycji wcześniejszej, mniej więcej o w tym układzie, coś w tym rodzaju, jak już była roszada, może coś tutaj trzeba było wykombinować.
w tej sytuacji na przykład? Ciężko powiedzieć, może ruch F6. Dobra, poszło inaczej. Dobra, tutaj gramy F3 od razu. Skoczek musi uciekać, ok. No i hop. Hop. No i zobaczcie, teraz pionek na B5 będzie ładnie broniony. Jeżeli wieża A8, to mam wieża A6. Tu wisi pionek, pionek więcej, skoczek nie ma w ogóle gdzie grać. Nie ma dobrych pól do gry, więc jest bardzo dobrze czarnymi. Tutaj też goniec na C4 będzie grał świetnie, będzie celował w F7, jeżeli znajdzie mnie taka ochota. Może nie będzie takiej potrzeby, a sprytnie, mój drogi przyjacielu, ale tak, czy F3, skoczek wjedzie tutaj. A jak zbije, on tu. Może tak w ogóle? Nie no, zaraz mi zbije na B5 pójdzie. Ładnie w sumie zagrał, trzeba przyznać. Kwestia policzenia, bo jak zbiję i tu zagram tak, on tak, 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 tak i wygrywam. Dobra, bijemy. Bierze C6. Nawet nie biorę pionka na H6, jest mi on niepotrzebny. Pionem B6 będę chciał iść i potem A4 doprowadzać. A jeżeli pójdę tym, on tędy, to będę szybszy po prostu pionkiem B. Ok, tak. Aha, ja mam jeszcze z szachem opcję. Ale moment, mogę tak zagrać przecież. Mogę tak zagrać. Gońcem na C4 tutaj bronić. Faktycznie, jeszcze nie zauważyłem, że wieża może zbić szachem, ale jest obrona, pionka działa, to wszystko dobrze. Ok, jest tutaj opcja bicia, dobra. Tu, tu, tu. Ok, idziemy pionkiem. No na G3 może mi zbić, ale to jest jeden szach. Też pewnie i gońcem na D5 można zagrać wszystko. Mogłem też tu pewnie zagrać, ale dlaczego, jak mogę i szybko maszerować pionkiem. Skoczek chyba nie ma dobrej gry. No tak, już pionek jest na tyle zaawansowany, że są problemy. Jeszcze król jest na ósemce, więc zawsze wieża może zagrać na ósemkę z szachem. To jest dodatkowe tempo. Siatek matowych tutaj nie ma. Wszystko dobrze działa. Zawodnik się teraz zastanawia właśnie w sumie w pozycji trochę beznadziejnej. Nawet jak wieża zagra tutaj, to mam opcję po prostu B7. Też jeszcze dostrzegłem taką możliwość wieża G6, żeby wymienić wieżę. W sumie mogę tak zagrać, ale on zbije, zbije. Skoczkiem zagra mi tu i będzie bronił. No to idziemy chyba tak. Od razu B7. No tak, jeden szach tutaj nie zaszkodzi. No i chyba tak. Tu. I nie będzie więcej szachów. Nawet skoczka D2 się nie boimy. Tutaj. Może tak. W sumie, bo jak da szacha tu, to ja pójdę tędy. Dokładnie. A dorobienie hetmana tutaj myślę, że już wystarczy. Może tak. Żeby już niczego nie podstawić, obronić. To już skoczek poleciał.
W zasadzie chyba ma ta dama, chociaż jak król H7, to najbezpieczniej chyba wziąć skoczka. A to już wieżę mogę wziąć i po zawodach. Król. Król. Wieża, odcinka. Ok, mamy to. 2059. Szukamy sobie kolejnej partii. O, przeciwnik o tym samym rankingu. Gramy czarnym kolorem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, jaki debiut. Jest D4. No to może posunięcie C5. Tak, trochę inaczej. E3? Serio? Dobra, skoczek. Ach, taki trochę staromodny London bym się wyraził. No dobrze, no skoro staromodny London, no to niech będzie E6. Trochę nie po mojemu, ale będę próbować wyprowadzać figury w sposób bardzo naturalny. Ok, B6, żeby wstawić gońca na B7, bez żadnych sztuczek, bez udziwnień. No D5 oczywiście też muszę zagrać. To może być pozycja bardzo techniczna. Tu grozi bicie. No to hetman C7. Jak zbiję, to będę miał możliwość zbicia pionkiem. Hetman C7 tu się też przydaje, bo obronimy punktu E5 przy okazji. Naprawdę? A to jeszcze D5 w sumie mogę zagrać, ale on wejdzie tutaj, więc też mogę D6. Dlaczego by nie? Zagramy D6. Trochę to wygląda na jak sycylijska, ale ja nie będę tutaj zbijał. Poczekam. Dobra, goniec E7 z opcją zrobienia roszady. Skoczek wrócił. Co tutaj gra? No dobra, traci tempa. Gość traci tempa. My robimy swoje. Teraz chyba trzeba zagrać D5. Trochę mi szkoda otwierać, zamykać gońca. Ale nie, no D5 gramy, bo zawsze skoczek wejdzie na E4. Tego też się będziemy trzymać. Grożą widełki. Tutaj nic nie grozi. Wieża AC8. Chyba grożą teraz takie opcje bicia. Znaczy jeszcze nie, bo tutaj i tutaj skoczek broni. Ale już się pojawiają pewne motywy. Że C8 zawsze się tutaj przyda. B4, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ten ruch, ale tutaj. Jak zbije mi hetmana, to zbije na D3. Jak zbije, chwila, tu. To zakładam. Bicie. Król D1. I on weźmie pionka na A7 wtedy. O, ale zagrałeś dziwnie. Może ci przepcham tego pionka. Wiem, co zrobię. Zgniotę gościa. Wbrew pozorom zgniotę gościa. Nie będę otwierał pozycji. I teraz skoczek na E4. Dlatego... Nie. Dobrze. On nie może zbić hetmanem, bo jest skoczek, bije na B4. Ale zaraz, moment. Tu będzie wisiało. Odejście skoczka spowoduje, że obronię te dwa pionki. Dobra, i skoczka będę... Nie obronię. Źle zagrałem. Ha! Źle zagrałem. Ale chwila. Wykorzystajmy to jakoś. Na pewno... Nie no, tego pionka muszę obronić. Jak on weźmie mi tego... Tu się otworzy linia. Czy oddać tego? Dobra, pojechałem trochę za szybko. Ale może to się obróci w dobrą stronę. Chwila. Jak obronię tu, on mi zbije tu, a wejdzie mi na C5. Nie podoba mi się. Dobra, dlatego też szybko gram F5 i pozwolę mu wziąć tego pionka. Ok, skoczek na D8, obowiązek, muszę bronić E6 i tutaj będę trzymał punkt C3. On będzie musiał zagrać w ten sposób. O, albo i w ten sposób. W sumie też ciekawe. I co, wieża F6? Wieża F6 z obroną. Ta wieża się zawsze przyda do ataku przy okazji, a on musi też taki ruch wykonać, koniecznie. No i to uczynił. No dobrze. Ok.
Okej, teraz tak, on będzie C4 kombinował. F4 chodzi mi po głowie. Ciekawe, czy on zrobi długą ruszadę. Zejdę królem w ogóle z tego pola rażenia. Dlaczego by nie? To na pewno jest dobre rozwiązanie w tym momencie. Znaczy, tak mi się wydaje, że dobre. Pionek mniej, to trochę na własne życzenia. Miałem bardzo dobrą grę. Ale nie narzekam, bo ta pozycja jest, uważam, że cały czas rozwojowa. On powinien chyba tutaj zagrać gońcem i skoczkiem spróbować wejść tu i zająć jakieś centralne pola. Jak on odejdzie gońcem, to ja spróbuję go po prostu ugryźć i poszukać pól, gdzie mogę go zaatakować. Okej. Okay. F4, od razu. Tu bronię. Jak zbiję, to ja zbiję hetmanem. Od razu F4. H3 w ogóle, co to za ruch w tym momencie? Po co? Grożę zbiciem i wjazdem hetmanem na G3. Z deroszowaniem króla. Już w zasadzie wtedy z wygraną. Więc on powinien zrobić chyba krótką w ogóle. Choć po krótkiej może taki ruch wchodzi. Ho! Są bardzo ciekawe opcje. No hetman zbija, a może bicie też jest jakimś rozwiązaniem. Ale ten układ mi się podoba, bo już celuję w skoczka. No nie, no ten układ mi się już bardzo podoba. No w ogóle jakoś dziwnie pograł, bardzo dziwnie. No dobra. Teraz pytanie. Co dalej? Co dalej? Może E3. Tu. Tu. Zbiję skoczka. No to już na konkretach trzeba działać. Zdecydowanie na konkretach trzeba działać. Ale może taki ruch mi chodzi po głowie. On zagra tak. Chodzi mi o to, żeby tu gońcem, ale też nie. Dobra. Chwila, Krzysztof, pomyśl. Może w ogóle takie posunięcie, żeby dobrać się tu do pionka. Zagramy taki ruch. Dlaczego by nie? Bo jak tu, to zawsze jednego pionka odzyskam. Ale to też jest taki, myślę, że ruch atakujący. E3 za bardzo mnie nie przekonywało jednak, bo bicie. Ha, on idzie na ten układ, dobra. Zbijam. Konsumuję pionki. Wieża G1 jest możliwe. Wieża G1, zbiję tu, on zagra drugą wieżą. Zwiążę mu tutaj skoczka. Jak on mi zbije, ja zbiję. Tu on może zbić, tu się też otwiera opcja. Ale odbije i będzie ok. Ha, tu mi atakujesz. Chyba tak mogę w ogóle. I tak i nie. No kusi mnie, żeby jednak tutaj zbić. Tylko że on wierzył, zagra tak. Ja tak, on tak. I tu. Dobra, bije. Dają pionki tu brać. Nad czym się tu zastanawiać? A jeszcze poszło bicie, to jeszcze lepiej. Aha, wieża F1. Dobra. Tu mi grozi wzięcie. Hetman E3. Może hetman tu. Tu. Też się wszystko trzyma. Tak zagramy, żeby celować w skoczka. Grozić E3. Grozić goniec G5. Hop. Hetman odbije, wieża jest broniona, goniec G5 i tu celujemy w skoczka. O rety, ale pograłem, ale jestem po prostu... Ja cię nie widziałem tego, przyrzekam, nie widziałem tego. A taka dobra pozycja, no dostaje mata, bo na F8. Dobra, dam mu tę przyjemność. Ja cię kręcę. No, to mnie załatwił. Wow, nie widziałem. Ale dobra nauka na przyszłość. Serio. Ciekawe, czy zagra rewanż. Mogę mu zaproponować? Powiem wam, że nawet nie jestem teraz zły. Kompletnie na siebie. Żadnej. Nie czuję nic. No nie. Rewanż. Please. No przeciwnik grał bardzo słabo, a ja z nim w taki prosty sposób przegrałem. Dobra, szukamy nowego zawodnika, skoro nie chce rewanżu.
Nie, no tak się dać zrobić. 2,174. Tak jest. 2,174. E4, E5. Nie gram E5, ale zagram. I teraz jestem trochę wkurzony. Dobra. Skoczek C6. Zobaczymy, jaki wariant wybierzesz, panie kolego. Jest goniec C4. Świetnie. Skoczek F6. Atak smażonej wątróbki. Jedziesz, gościu. Oczywiście. D5. Jedziemy. Tutaj jest bicie. Skoczek na A5. Goniec B5. Ciach, 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 ciach. Te warianty znamy, lubimy grać z inicjatywą. Szybka akcja będzie, tutaj nie ma dużo co kombinować. Gramy swoje. Jest posunięcie, jest H6, proszę bardzo, jest cyk. Skoczek wchodzi na E5, goniec D6, D4, bicie, bicie. Książkowe ruchy, proszę bardzo. F4. F4 też jest takie posunięcie, tylko teraz nie pamiętam, czy się bije w przelocie, czy się nie bije w przelocie. Dlatego się zastanowię. Bicie w przylocie, skoczek musi odbić. Tu pewnie hetman, tak. Chyba bicie w przylocie trzeba jednak wykonać, bo skoczek musi to odbić. Chyba roszada nawet, bo roszada jego to hetman C7. Będziemy celować w pozycję króla. Jakieś D4, no wszystko jest możliwe. Może taki ruch. O, D4 od razu poszło. Hetman C7, od razu zagramy, tutaj będziemy pilnować, wieża E8, goniec G4, skoczek G4, wjedziemy za moment. Dobra. Pytanie teraz, co dalej? Może wieża B8, nie no, wprowadzamy wszystkie figury do gry na razie. Jest pionek mniej, zdaję sobie z tego sprawę. I zaraz będziemy musieli go tutaj jakoś postraszyć. Ciekawe, czy bicie na F3 jest dobre. Muszę sobie to przypomnieć, ale wydaje mi się, że tak. Dobra. Atak smażonej wątróbki tutaj na mnie zastosował. Oczywiście muszę pamiętać, że też ten skoczek tu stoi słabo, trzeba będzie go przestawić. Prędzej czy później. C3. Wygląda na miękkie posunięcie. Ale on chce zagrać B4. To dostrzegam. Ok. Mogę postraszyć go tu biciem, tu i na H2. Może C5 w ogóle. Bo wtedy nie będzie możliwe. Ha, zbije tu z szachem. A może w ogóle tak zagrać teraz, żeby po tym ruchu zagrać tu. Dobra, wyprowadźmy figurę. Tak po prostu. Goniec D5 będę mógł i on B3 raczej musi zagrać. B4 nie może teraz wrzucić, bo dostanie takie piękne posunięcie. A w ogóle nawet teraz chce tak zagrać. B3? Nie wiem, zobaczymy. Może w ogóle tak? To trochę też wymusza. Dobra, skoczek D2, skoczek na G4. Chcemy zagrać tutaj szybko, więc skoczek przesłonił gońca, ale skoczek może zagrać też na E4, Krzysztof. I tego gońca ci spróbować zdjąć, ale wtedy to może goniec F4. Ale się dzieje w tej pozycji. Jeszcze wieża mi tutaj grozi na D8 i w ogóle go tutaj rozwojowo będę chciał zatłuc. Skoczek E4, goniec F4, bicie, bicie. Zawsze mam odejście z szachem. Nie, to powinno być dobrze. To powinno być bardzo dobrze. Nie sposób raczej mieć gorszej pozycji przy takim rozwoju. On ma pionka więcej, ale ma chyba gońca jeszcze nieaktywnego, jak widać. No dobra, to co pomyślałem, to tak zagram. Nawet nie będę się zastanawiał dłużej. Zaraz, przecież mogłem zbić tutaj na H2. Krzysztof, zastanawiaj się dłużej. Krzysztof, zastanawiaj się dłużej. No wiecie co? Ale po prostu skiepściłem. Już, to poprzednia partia tutaj mnie troszeczkę podminowała. Ach, mogłem pionka chociaż odzyskać na H2. On nie mógł zbić, bo by dostał mata. Zobaczcie, co mogłem zrobić. Spokojnie mogłem zbić tutaj przecież. Okej, okay, hetman C1. No jasne, no, no. Ale zaraz, tu przecież mam bicie skoczka za friko. Haha! Skoczek na E4. Mam cię, drogi kolego. Mam cię, drogi kolego, tutaj. Ależ błyskawiczna wątróbka poszła. Można było zagrać lepiej? Mogłem zagrać lepiej? Zaraz, czy to jest nowinka? Bicie w przelocie to specjalny ruch. Nie, to nie jest nowinka. To tylko jest odhaczenie bicia w przelocie. Okej. Okay. No i figura więcej. Po temacie. Wygrana. Dziękuję bardzo. Ile ruchów? 19. Z gościem 2200 prawie. Cóż, no tamta porażka bolała? Znaczy, w sumie nie, bo podstawiłem. Fakt, że była lepsza pozycja, może, bo można warto zagrać inaczej.
Speedrun to speedrun, rządzi się swoimi sprawami, a Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia w Warszawie. Cześć.